Puls Dnia zaprasza Dariusz Milejczak. Jest piątek, 3 marca, to jest główne wydanie Pulsu Dnia. Dobry wieczór, zapraszam. Miasto i powiat jednym głosem w sprawie rekrutacji do szkół średnich. Udało nam się doprowadzić do tego, że powstanie 3000 dodatkowych miejsc. Dzielimy się, bo każdy ma trudną sytuację finansową. Rekordowy rok Poznańskiej Straży Miejskiej. Ubiegły rok to ponad 73 tysiące zgłoszeń mieszkańców. Straż Miejska miała dużo interwencji i co najważniejsze dużo aktywności, za co serdecznie dziękuję, bo to nie jest prosta, łatwa praca. Powstaną dodatkowe klasy w szkołach ponadpodstawowych. Wszystko po to, aby uniknąć chaosu przy rekrutacji, który miał miejsce w ubiegłym roku. Gminy dorzucą się do sfinansowania nauki podwójnego rocznika. Wioletta Łechtańska-Błaszczak. 100 dodatkowych klas, czyli 3000 dodatkowych miejsc w szkołach ponadpodstawowych powstanie w Poznaniu i powiecie poznańskim. Wspólnie z okolicznymi gminami, ale też i ze starostwem powiatowym, z takimi miastami jak Śrem czy Szamotuły, doszliśmy do porozumienia, że musimy utworzyć dodatkowe oddziały, dodatkowe miejsca w szkołach. Aby uniknąć zamieszania, które miało miejsce w ubiegłym roku. Za 2 dni się rozpoczyna rok szkolny. No. Gdzie pani puści córkę do szkoły? Nie wiem. Takie pytania zadawali sobie uczniowie i rodzice w ubiegłym roku. 23 samorządy stowarzyszone w tzw. Metropolii Poznań znalazły wspólne rozwiązanie, aby uniknąć sytuacji, z którą wówczas borykali się absolwenci. Nasi zastępcy, pana prezydenta i mój, rozmawiali prawie 2 lata. Jak, co, w jaki sposób? Obliczenia, kalkulacje. Urzędnicy obliczyli, że utworzenie dodatkowych miejsc w szkołach będzie kosztować 10 milionów złotych. Burmistrz Swarzędza zaproponował, aby zrzucić je po połowie. Dlatego 21 gmin wyłoży łącznie 5 milionów złotych na sfinansowanie dodatkowego rocznika. Tyle samo wyłoży powiat poznański. Dzielimy się, bo każdy ma trudną sytuację finansową. Zaproponowałem rozwiązanie, skoro jest to zadanie powiatu, to powiat 50%. Nie jest to zadanie gmin, ale to są nasi mieszkańcy, nasi absolwenci, nasi rodzice tych uczniów. Musimy znaleźć te drugie 5 milionów. W tym roku w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych weźmie udział ponad 14 tysięcy uczniów, ponad 12 tysięcy z Poznania i prawie 2 tysiące z powiatu poznańskiego. To 2 razy więcej niż w latach poprzednich. Te 3000 dodatkowych miejsc na pewno rozładuje te korki. Nie wszyscy dostaną się do tych wymarzonych szkół, natomiast zabezpieczamy właściwie miejsce dla każdego absolwenta. Korki mają się pojawić przede wszystkim w rekrutacji do liceów, mimo że miasto utworzy tu dodatkowych 70 klas. Nie ma takiej możliwości, mimo utworzenia znaczącej dodatkowej liczby oddziałów, przede wszystkim w liceach ogólnokształcących, aby każdy miejsce w liceum ogólnokształcącym znalazł. Pojawiają się jednak pytania, czy zwiększona liczba klas spowoduje problemy kadrowe w szkołach. W warunkach, które są, musimy poprzez różnego rodzaju dodatki, zachęty dla emerytowanych nauczycieli, zabezpieczyć naukę dla tych uczniów, bo oni nie są niczemu winni. W tym roku w ramach naboru szykują się zmiany. Rodzice ósmoklasistów już się ich obawiają, o czym piszą w wiadomościach, które trafiają na naszą skrzynkę mailową. Wczoraj rozmawiałam z pracownikiem Wydziału Oświaty, który poinformował mnie, że w tym roku na pewno dzieci nie będą miały możliwości wyboru 6 szkół, tylko mniej, być może będą to 3 szkoły. W takiej sytuacji będzie jeszcze więcej osób, które nie dostaną się do szkół niż w zeszłym roku. Planujemy, to wymaga jeszcze zgody Rady Miasta Poznania i Rady Powiatu Poznańskiego, ale taka będzie nasza wspólna rekomendacja, żeby w naborze młodzież miała do wyboru 4 szkoły. Nie 6, tylko 4. Po to, żeby zwiększoną liczbą wyborów nie blokować miejsca innym uczniom. Nabór do szkół ponadpodstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim rozpocznie się wcześniej niż w ubiegłym roku. Drugi z nich zakończy się 11 sierpnia, czyli 2 tygodnie wcześniej. Wioletta Łechtańska-Błaszczak, Puls Dnia. A o proponowanych zasadach tegorocznej rekrutacji, a w szczególności o ograniczeniu liczby szkół, do których mogą się zgłaszać ósmoklasiści, rozmawiałem w wieczorze WTK z zastępcą dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Wiesławem Banasiem. Zobaczmy fragment tej rozmowy. Wybiorą sobie na 5., 6. miejscu szkołę, o której nawet nic nie wiedzą, to oni się do tej szkoły nie dostaną. Byli tacy, którzy tam się dostali, potem się okazywało, że to jednak nie jest szkoła ich marzeń.
I dlatego też nie potwierdzali tam woli, aby do tej szkoły chodzić. To mówi pan. A teraz zacytuję maila od naszego widza. Nie cały, bo jest długi, ale a propos tego, o czym mówimy. Przy tak licznym roczniku ósmoklasistów jest to niezrozumiałe posunięcie władz miasta Poznania. W takiej sytuacji będzie jeszcze więcej osób, które nie dostaną się do szkół niż w zeszłym roku. Nie dosyć, że są pokrzywdzone zmianami związanymi ze zmianami w systemie oświaty, to jeszcze władze miasta chcą im dołożyć kolejny stres z ograniczeniem liczby szkół, do których mogą składać wnioski o przyjęciu. Nikt na rok, na dwa kolejnych szkół ponad podstawowych nie wybuduje. Natomiast to, że za rok, za dwa, za trzy będziemy mieć o wiele, wiele mniej tych uczniów, to powoduje to, że dzisiaj musimy stworzyć miejsca i 12 tysięcy miejsc oczywiście w mieście Poznaniu stworzyliśmy. Zmieniamy temat. Znacząco rosną koszty jednej ze sztandarowych inwestycji kulturalnych w Poznaniu. Mowa o budowie nowej siedziby Teatru Muzycznego. Czy to może wpłynąć na przebieg prac i opóźnić budowę? To już pytanie do naszej reporterki Pauli Borowskiej. Paulo, dobry wieczór. Poprosimy o szczegóły. Dobry wieczór Darku, dobry wieczór Państwu. Faktycznie inflacja, wzrost cen materiałów budowlanych czy cen usług, to wszystko wpływa na to, że rosną koszty samych inwestycji, w tym właśnie tej jednej ze sztandarowych kulturalnych inwestycji w Poznaniu, czyli budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego. Trzeba powiedzieć, że to jest też wspólna inwestycja Urzędu Miasta Poznania, ale też Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tutaj miasto to miało dołożyć do tej inwestycji około 151 miliona złotych, a z kolei Ministerstwo Kultury około 110 miliona złotych. Natomiast już wiadomo, że ten kosztorys przygotowywany jeszcze w 2021 roku już będzie nieaktualny. Pytanie teraz o ile i pytanie jak, skąd właściwie wziąć na to pieniądze. Gazeta Wyborcza śledziła głęboko ten temat, rozmawiała z jednym z urzędników właśnie z Urzędu Miasta w Poznaniu, który przekazał, że te koszty mogą wzrosnąć nawet o 30%. Pytanie właśnie, skąd te pieniądze można wziąć? Czy będzie musiało to dołożyć miasto, czy może ministerstwo? Tutaj poseł PiS Jadwiga Emilewicz, która mocno lobbowała w Warszawie, żeby te rządowe środki uzyskać na tą inwestycję, zapewnia, że pieniądze się znajdą. Minister kultury miał przekazać Teatrowi Muzycznemu, żeby najpierw zorganizować przetarg, a później zobaczyć, ile środków będzie brakować i wtedy będziemy myśleć, ile tych środków trzeba dołożyć. Tutaj Joanna Żabierek, rzeczniczka prezydenta miasta, także w rozmowie z Gazetą Wyborczą przekonywała, że faktycznie widać, że te koszty będą wzrastać. Na razie trudno jednak powiedzieć, ile będzie brakować pieniędzy, bo wszystko właśnie się okaże, kiedy już zostanie rozstrzygnięty przetarg. Ten przetarg ma być rozpisany w drugim kwartale tego roku. Jeżeli wszystko miałby pójść zgodnie z planem, to budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego miałaby rozpocząć się w ostatnim kwartale tego roku. No, jeżeli chodzi o samą przeprowadzkę stąd, z obecnej siedziby Teatru Muzycznego przy ulicy Niezłomnych, gdzie my się teraz znajdujemy, to ona miałaby odbyć się w 2026 roku. Natomiast właśnie, tu jest też pytanie i tutaj też sama przedstawicielka Urzędu Miasta Joanna Żabierek mówiła o tym, że jest pewna ewentualność, że może wydłużyć się ta procedura przetargowa. Związane by to były po prostu z tym, że oferty potencjalnych wykonawców byłyby o wiele wyższe niż to, co mogłoby dołożyć miasto czy ministerstwo. Więc zobaczymy, czy to wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jeśli tak, to ten 2026 rok to jest ten rok, kiedy już nowa siedziba miałaby być gotowa i tam miałoby się teatr wprowadzać, ale trzeba powiedzieć, że to i tak jest pewnego rodzaju opóźnienie, bo jeszcze w 2019 roku, kiedy zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski podpisywał umowę na ten projekt, to mówił, że za 5 lat ta siedziba będzie gotowa. No a już wiemy, że w tym czasie nie będzie, więc oby te nowe plany do 2026 roku się udały, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o wzrost kosztów takich inwestycji, to nie jest to jedyna inwestycja, bo przy budowie Centralnego Szpitala Klinicznego też może zabraknąć około 200 milionów złotych, ale w tym przypadku także poseł PiS Jadwiga Emilewicz mówi, że znajdą się pieniądze na to, więc miejmy taką nadzieję. Jeżeli chodzi o miejskie inwestycje i przebudowę Starego Rynku, to też już wiemy, że trzykrotnie wzrosł kosztorys tej inwestycji, także można powiedzieć, że faktycznie jest drogo. Pytanie, czy miasto i ministerstwo w przypadku budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego po prostu podoła.
Zobaczymy, jak będzie. Paula Borowska zbierała dla Państwa te wszystkie informacje. Dziękuję za szczegóły i za relacje. Do zobaczenia. Pomysłowość złodziei, jak wiemy, nie zna granic, jednak tym razem przeszli samych siebie. Złodzieje pokusili się o kradzież ogrodzenia cmentarza komunalnego. Do zdarzenia doszło w Manieczkach na terenie powiatu śremskiego w nocy z 1 na 2 marca. O sprawie poinformował Urząd Gminy w Brodnicy. Jeśli ktokolwiek ma jakieś informacje, był świadkiem zdarzenia lub zauważył coś podejrzanego, bardzo prosimy o kontakt. Będziemy wdzięczni za pomoc, zaapelowali urzędnicy. Sprawą zajmuje się już policja. Ręce pełne roboty mieli strażnicy miejscy. Wskazują na to liczby. W ubiegłym roku straż interweniowała ponad 63 tysiące razy. Urzędnicy dziękują za ich pracę, jednak nie wszyscy mieszkańcy są entuzjastami tej formacji. Damian Wełna. Straż miejska jest powołana do dbałości o czystość, porządek, o spokój publiczny. A już jutro Straż Miejska w Poznaniu będzie obchodzić swoje 32 urodziny. Strażnicy podsumowują swoją działalność w ubiegłym roku. Ubiegły rok to ponad 73 tysiące zgłoszeń mieszkańców. To przełożyło się najwięcej na zgłoszenia dotyczące niewłaściwego parkowania samochodów. Bo takich zgłoszeń było w Poznaniu ponad 42 tysiące. W pozostałych kategoriach zgłoszenia m.in. dotyczyły czystości i porządku, zwierząt wymagających pomocy, czy spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Sumując, w ubiegłym roku w Poznaniu Straż Miejska interweniowała ponad 63 tysiące razy. Straż Miejska miała dużo interwencji i co najważniejsze dużo aktywności, za co serdecznie dziękuję, bo to nie jest prosta i łatwa praca, a jednocześnie na pewno potrzebna. Mimo tego nie wszyscy mieszkańcy chwalą strażników miejskich. Szczerze mówiąc, nie przepadam. Zwykle są troszkę zbyt rygorystyczni i zbyt, jakby to nazwać, zimni. Powinni troszkę ocieplić swój wizerunek i trochę podejście do ludzi. Nawet kiedyś prosiłam o interwencję, zdarzyło mi się również odnośnie zwierząt. Powiem tak, różnie to bywa. Na pewno jest bardzo trudno się dodzwonić. Nie mam specjalnie do czynienia ze Strażą Miejską, ale trochę jej mało jest w niektórych dzielnicach, powiedzmy, bo jest nieporządek. Na jednej ulicy takie młode łebki szły i kopały śmietniki. To się zatrzymali i kazali im wszystko pozbierać, dowody im zabrały i musieli wszystko pozbierać, pety, wszystko po kolei na całej ulicy. Nie ma złego środka jednego, który należy zastosować i już będzie dobrze. Mowa właśnie o karach zastosowanych przez Straż Miejską. W ubiegłym roku w wyniku interwencji strażników wystawiono ponad 53 tysiące mandatów. Pouczenie otrzymało natomiast ponad 6 tysięcy osób. Jak dodaje Przemysław Piwecki, kara to jednak nie jedyne rozwiązanie. To jest edukacja, to są działania medialne, to są działania profilaktyczne. Mimo różnych opinii, zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski uważa jednostkę za bardzo potrzebną, zwłaszcza w kontekście lokalnych spraw mieszkańców. Damian Wełna, Puls Dnia. Pozostając przy Straży Miejskiej, w otwartej antenie gościłem jej komendanta Waldemara Matuszewskiego. Rozmawialiśmy o propozycji straży, by aż trzykrotnie podnieść kwotę mandatu za złe parkowanie. Zobaczmy, co powiedział. Jeśli kierowcy nie będą, będą parkować w sposób prawidłowy, to my nie mamy pracy w tym zakresie, na szczęście. Tak? Mnie jako komendanta Straży Miejskiej strażników nie zaboli, jeśli kierowcy będą parkować prawidłowo. Natomiast niestety... Jest z tym problem, tak? Odnoszę wrażenie, że 100 zł mandatu karnego jakby nieco spowszednio sporej części kierowców. Mamy przykład przekraczania prędkości przez kierowców, tak? Jak mandaty się zwiększyły, kwoty mandatów karnych, to ITD i policja, mam takie dość solidne wrażenie, że tych mandatów jest nieco mniej i na pewno mają mniej z tym problem. No, po dwóch ligowych porażkach z rzędu piłkarze Lecha Poznań powalczą dziś o punkty z Lechią Gdańsk. Rywale znajdują się aktualnie w strefie spadkowej, więc kibice Kolejorza liczą na zwycięstwo oczywiście. Przed stadionem przy Bułgarskiej jest szef redakcji sportowej WTK Paweł Jonik. Pawle, dobry wieczór. Czy Lechici mogą dziś liczyć na wsparcie fanów? Ilu ich zmierza na stadion na niespełna pół godziny przed pierwszym gwizdkiem?
Dobry wieczór, Darku, dobry wieczór Państwu. Myślę, że na to wsparcie kibiców jak najbardziej Lechici mogą w tym momencie liczyć. Wszak myślę, że około kilkunastu tysięcy fanów powinno zameldować się już za moment na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Nie będzie to tak okazała frekwencja jak w meczu rewanżowym z FK Buda Glimt. Natomiast myślę, że tutaj to wsparcie będzie odczuwalne dla piłkarzy Kolejorza i potrzebują oni tego wsparcia. Nie ma co się oszukiwać, bo tak jak wspomniałeś, dwie ligowe porażki z rzędu, kolejno z Zagłębiem Lubin, a także ze Śląskiem Wrocław. To wszystko sprawia, że Lech nadal, aby liczyć się w walce o europejskie puchary, o to ligowe podium, musi regularnie punktować i tych punktów musi szukać dzisiaj w starciu z walczącą o utrzymanie Lechią Gdańsk, która także potrzebuje bardzo tych punktów na już, na tu i teraz. Przed meczem Rafał Pietrzak z drużyny Lechii mówił o tym, że trochę brakuje im tego rozeznania, brakuje im w zasadzie może nie tyle rozeznania, a pewności siebie w szatni, bo w momencie, w którym nie punktuje się regularnie, przypomnijmy, Lechia dwa punkty w ostatnich czterech meczach, no to trochę tej pewności siebie brakuje. Lechowi pewności nie powinno zabraknąć, wszak stadion przy ulicy Bułgarskiej myślę, że powinien być szczęśliwy w tym momencie dla Lecha. No i dobrym omenem na pewno jest też fakt, że do pierwszej jedenastki po meczu pauzy wraca Mikael Isak, a to dobrze wiemy, doskonale wiemy, drodzy Państwo, że jest to zawodnik niezbędny w talii trenera Johna van den Broma. Liczymy na pojedynek strzelecki z Łukaszem Zwolińskim, najlepszym strzelcem Lechii w ostatnich meczach. Miejmy nadzieję, że będzie to pojedynek zwycięski dla Kolejorza. Początek meczu o godzinie 20:30. A jak Paweł Jonik będzie na stadionie, to mogą Państwo mieć pewność, że Kolejorz wygra. Trzymamy kciuki, szef redakcji sportowej. Dziękuję, Pawle, za relację. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował, że w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu będą serwisowane, remontowane i produkowane czołgi K2. Szef MON był wczoraj w Poznaniu i spotkał się z kadrą kierowniczą i pracownikami wojskowych zakładów motoryzacyjnych. To tu mają powstawać koreańskie czołgi. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała z koreańskimi producentami uzbrojenia umowy o współpracy przy produkcji czołgów K2 i samobieżnych armatochaubic K9. Minister Błaszczak podkreślił, że będąc świadomym zagrożenia ze strony Rosji, oprócz pomagania Ukrainie, sami musimy także rozwijać polski przemysł zbrojeniowy. Piątek okazał się pochmurnym i zimnym dniem, a przed nami weekend. Zatem warto sprawdzić najświeższe przewidywania synoptyków. Szymon Kozłowski o szczegółach. Dobry wieczór Państwu. Piątek nie zachwycił pogodą w Wielkopolsce. Mieliśmy sporo chmur i było zimno. Co przed nami? Co przyniosą kolejne już weekendowe godziny? Sprawdzamy. Przede wszystkim pierwsza część nocy w Poznaniu bezchmurna. Z biegiem czasu z kierunku północnego napłyną chmury i dlatego po godzinie trzeciej już zachmurzenie całkowite. Bez opadów atmosferycznych i w nocy 0 stopni. Jeden o poranku, ale wtedy te chmury będą cały czas razem z nami. Zachmurzenie całkowite, szczelnie przykryte niebo. Także w godzinach przedpołudniowych, okołopołudniowych i późno popołudniowych. Z tym, że około 12 pojawią się opady deszczu, popada jutro w Poznaniu także w godzinach późno popołudniowych. A z każdą kolejną godziną popołudniową chmury będą odsuwać się na południowy zachód, odkrywając niebo nad Poznaniem wieczorem. Zatem niebo bezchmurne w godzinach wieczornych w sobotę. Maksymalnie 4 stopnie, tyle po godzinie 12. Później już coraz zimniej. Po 21 wraca przymrozek, minus 3 stopnie. Zimno podczas kolejnej nocy, bo minus 5 stopni w nocy z soboty na niedzielę i wiatr początkowo umiarkowany, a wieczorem już słaby. Zobaczmy, co przyniosą kolejne dni. Warto to wiedzieć, co nam prezentuje marzec. No, przed nami weekend, zatem również i drugi dzień weekendu nas czeka. Właśnie niedziela, która przyniesie niespodzianki w pogodzie. W tych najświeższych informacjach pogodowych jest mowa o opadach śniegu. W niedzielę w Poznaniu może być go sporo, tegoż opadu, nawet o charakterze umiarkowanym momentami. No, tak mówią te najświeższe prognozy. Minus 4 stopnie rano, 1 maksymalnie i słońce od czasu do czasu w godzinach popołudniowych. W poniedziałek również dzień pochmurny i opady mieszane deszczu ze śniegiem, jako że rano zimno, temperatury ujemne, minus 5 stopni i 2 w ciągu dnia. We wtorek już słońca więcej, ale spodziewamy się opadów deszczu od czasu do czasu. 0 stopni minimalnie, maksymalnie 4, ale wiatr będzie dawać o sobie znać. Silniej powieje we wtorek i ciśnienie będzie się obniżać. Ciśnienie niskie, 985 hektopaskali. Zobaczmy jeszcze temperatury, jakie prognozują synoptycy na kolejne dni. Zaczniemy od poranków. W środę rano minus 4, w czwartek minus 3.
3, w piątek minus 5 w ciągu dnia. We wtorek maksymalnie 4, później chłodniej, bo w środę 2, w czwartek 2 powyżej zera maksymalnie i w piątek 3. Tutaj już będziemy mieć 10 dzień marca. Zatem zimno, drodzy Państwo, jeszcze to przedwiośnie do nas tak mocno nie puka. A więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych pełnych serwisach Meteo, na które serdecznie zapraszam. Już teraz życząc wspaniałego weekendu. Oglądają Państwo główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Walka ze zmianami klimatycznymi czy ograniczenie wolności? Chcemy, aby Polacy sami mogli wybierać, co chcą jeść, jakich środków komunikacji chcą używać. Moim zdaniem to jest zwykłe obracanie kota ogonem i odwrócenie naszej uwagi od problemów, które są naprawdę teraz istotne. Miliony dla poznańskiego zarządu komunalnych zasobów lokalowych. Należy sobie powiedzieć, że Poznań jest jednym z liderów w Polsce pod względem właśnie pozyskiwania tych funduszy z BGK. Teraz pytanie, czy politycy opozycji chcą ograniczyć wolność Polaków? Tak twierdzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Dziś w Poznaniu, ale również w innych miastach krytykowali rekomendacje organizacji C40 Cities dotyczące ograniczenia m.in. konsumpcji mięsa. Według polityków PiS postulaty popiera również Koalicja Obywatelska i środowiska lewicowe. Politycy opozycji odpowiadają wprost. To wyborcza wrzutka. Platforma Obywatelska, Szanowni Państwo, promuje radykalnie lewicową agendę. Mowa o raporcie C40 Cities, czyli organizacji zrzeszającej największe miasta na świecie, które angażują się w walkę ze zmianami klimatycznymi. W rekomendacjach, poza ograniczeniem spożycia mięsa i nabiału, poruszona jest też kwestia liczby nowych ubrań czy posiadanych pojazdów. Chcemy, aby Polacy sami mogli wybierać, co chcą jeść. Między innymi dlatego posłowie Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali dziś owe rekomendacje, jednocześnie sugerując, że jeśli opozycja wygra wybory, to zostanie ograniczona wolność Polaków. Pamiętamy stan wojenny, pamiętamy kartki na mięso. To, co teraz proponują te organizacje lewicowe z Rafałem Trzaskowskim, to przecież jeszcze o połowę mniej niż komuniści pozwalali Polakom w czasie stanu wojennego. Sam zainteresowany, czyli prezydent Warszawy, już jakiś czas temu zaprzeczył wprowadzeniu jakichkolwiek ograniczeń dotyczących jedzenia mięsa w stolicy. Moim zdaniem to jest zwykłe obracanie kota ogonem i odwrócenie naszej uwagi od problemów, które są naprawdę teraz istotne. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego, krytyka rekomendacji opublikowanych w 2019 roku to temat zastępczy. Od przegranej sprawy Krajowego Planu Odbudowy, miliardów dla Polski na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Nie mamy cały czas rozwiązanej sprawy praworządności, nie mamy odblokowanych wiatraków. Platforma dąży do tego tak naprawdę, żeby polskie rolnictwo zlikwidować. A w ubiegłym roku polscy przedsiębiorcy uzyskali ponad 43 miliardy euro z eksportu produktów rolno-spożywczych. Zdaniem polityków PiS rekomendacje C40 Cities mogą doprowadzić do upadku polskiego rolnictwa. Chodzi o to, żeby to tradycyjne rolnictwo zniszczyć, żeby żywność była produkowana sztucznie. Wielkie koncerny pracują już nad tym, żeby właśnie zastąpić tradycyjnego kotleta, mówiąc tak kolokwialnie, czy tradycyjny ser produktami sztucznymi, taką e-żywnością. Zdaniem ekspertów na takich zmianach traciłaby branża mięsna. Jednak polskie rolnictwo i tak powinno przygotować się do reorganizacji produkcji. Czyli przeznaczenia większych połaci ziemi na produkcję nie roślin paszowych, ale produkcję drogich dzisiaj chociażby warzyw czy owoców i ta zmiana struktury naszej diety mogłaby iść w parze z tą zmianą struktury produkcji rolnej. Profesor dodaje, że ograniczenie produkcji i konsumpcji mięsa nie nastąpi w ciągu kilku lat, bo takie zmiany trwają przez pokolenia. Damian Wełna, Puls Dnia. Pijana kobieta za kierownicą zatrzymana przez policję z Wolsztyna. Nie była to jednak zwykła akcja, bowiem w aucie siedziała osoba przebrana za zakonnicę. Sytuacja miała miejsce zeszłej nocy. Dyżurny w olsztyńskiej policji otrzymał wiadomość dotyczącą kierującej Suzuki Swift, której sposób jazdy wskazywał na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mundurowi zatrzymali kierowcę, a za kierownicą zobaczyli kobietę ubraną w habit.
Jej zachowanie wskazywało, że rzeczywiście jest pod wpływem. Miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Kobieta szybko wyjaśniła, że nie jest zakonnicą. Ubrała się w strój zakonny, bo chciała pojechać do wnuka, który za kilka miesięcy ma przystąpić do pierwszej komunii. W ten sposób zamierzała oswoić go z otoczką towarzyszącą przygotowaniom i samej uroczystości. Teraz mogą jej grozić 2 lata więzienia. $135 milionów, taką kwotę bezzwrotnego dofinansowania otrzymał w ubiegłym roku Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. To rekord w historii spółki, jeden z najlepszych wyników w kraju. Na co ZKZL wydał te pieniądze? Na to pytanie odpowiedział rzecznik Łukasz Kubiak. Zobaczmy. Cieszymy się, bo pozyskaliśmy naprawdę ogromne pieniądze z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. To są bezzwrotne pożyczki, a kwota 135 milionów, no, robi ogromne wrażenie. Faktycznie najwięcej tej kwoty, ponad 100 milionów, udało nam się pozyskać na nowe inwestycje. Tutaj w dużej mierze jest to inwestycja przy ulicy Opolskiej, największa inwestycja w historii ZKZL-u. Tam powstało 287 mieszkań. Drugą inwestycją, która już powoli powstaje, to jest 3 bloki przy ulicy Nadolnik. Tam 130 poznańskich rodzin będzie mogło zamieszkać i to jest duża kwota z tego budżetu. Prawie 30 milionów pozyskaliśmy na modernizację kamienic i jest to dla nas ogromnie ważne, bo często to są ponad 100-letnie kamienice, które no na pewno wymagały prac, ale są to wielomilionowe koszty. Mamy wiele kamienic, które powstają, czy ulica Szamarzyskiego, ulica Knapowskiego, Górna Wilda, czy Plac Bernardyński, które na nowo będą świecić tym blaskiem. A kolejna rzecz to zagospodarowanie pustostanów. Tutaj ta kwota również jest wysoka, bo 4 miliony złotych na zagospodarowanie tych pustostanów. Ja myślę sobie, że ZKZL coraz sprawniej przekazuje te lokale, z tego względu, że w 2022 roku przekazaliśmy aż 724 mieszkania poznańskim rodzinom. To doskonały wynik. Należy sobie powiedzieć, że Poznań jest jednym z liderów w Polsce pod względem właśnie pozyskiwane tych funduszy z BGK. W głównym wydaniu Pulsu Dnia to już wszystkie informacje, które dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę w imieniu całej redakcji Pulsu Dnia. Życzę dobrej, spokojnej nocy, udanego weekendu. Do zobaczenia. Dobranoc.